Cześć, to Marcin Wytrążek, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o narzędziach do autoterapii, o piłkach, piłeczkach najróżniejszych, żeby rozumieć, jaką mieć, jaką kupić, jaką posiadać. No to jest na pewno odcinek dla osób, które są już wkręcone w automasaż, chcą się rozluźniać, które zaczynają czuć bluesa, o co chodzi z tymi piłeczkami, że tu i tam można fajne rozluźnienia sobie załatwić, że można niejednokrotnie lepiej wymasować ciało, niż jakby się poszło do masażysty, który tam... Nie wiem, może jest zmęczony, nie chce mu się wciera oliwkę i tak dalej. Więc jeżeli czujesz już bluesa z autoterapią, może śledzisz ten kanał, to warto może porozmawiać o piłeczkach, jakie powinniśmy mieć, jakie warto mieć, czy można mieć jedną, bo niektórzy mówią, aha, to teraz pan zaleci ten masaż piłką, a to jedną, a to ja mam, nie, do tenisa, nie, okej, to starczy, to będę sobie tak kulać, nie, okej. To może przejdźmy od piłki do tenisa. Piłki do tenisa były bardzo popularne, bardzo modne. Kiedy rozpoczynał się ten trend, nurt, ludzie zaobserwowali, że można przy pomocy piłki porozluźniać sobie tkanki. Jeżeli masz sztywne, twarde biodro na przykład, to piłka do tenisa niestety zgniata się i to ona się masuje zamiast masować biodro. Więc może być tak wręcz, jeżeli to jest jakaś tandetna piłka, że ona się zgniecie, a nawet pęknie i nie będzie z tego fajnego masażu. Może, jeżeli masz jakieś bardziej wrażliwe tkanki, no to już będzie wystarczająca twardość, ale minusem piłki do tenisa jest to, że ona ma włoski, więc ona bardzo często się ślizga po skórze albo czasem może się ślizgać po ścianie, więc piłka do tenisa... Pamiętam, 20 lat temu to był ciekawy wariant, o, można coś piłką do tenisa zrobić, wsadzić ją w skarpetę i tak dalej. Kupiłem celowo parę piłek, żeby pokazać co i jak. Tu jest piłka z wypustkami. No i tutaj niektórzy też zadają pytania. Czyli kolejna piłka, która przychodzi na myśl, tak, taka z wypustkami, bo pamiętam, że na rehabilitacji takie piłeczki leżały. No nie wiem, to jest akurat kupione ze sklepu kosmetycznego, drogeryjnego, żeby no, stymulować tkankę podskórną, pewnie fajne, na pobudzenie. Może dla dłoni, jeżeli ktoś się bawi w jakieś ściskania dłoni, ciekawy bodziec kłuje tutaj. Ale jeżeli mówimy o rozluźnianiu mięśni, wchodzeniu w mięśniopowięź, może pracę z punktami spustowymi, to tego typu kolce będą sprawiały, że ta energia, ten nacisk będzie ulegał rozproszeniu. No i tego wolałbym uniknąć, więc raczej na tkankę podskórną może jakieś problemy z celulitem i tak dalej. No to może fajnie, bo rzeczywiście jak się na to patrzy, to bardzo szybko można oddziaływać na tą powierzchowną warstwę. Fajne przekrwienie, coś tu się ciekawego dzieje, więc może tak. Tak, żeby jak ja mieć koszyczek magiczny z piłeczkami, ale bardziej chyba chodzi tutaj o tkankę podskórną. Tu od razu może taka uwaga, że jeżeli coś Cię intryguje na tym kanale, mówisz, no dobra, ten Wytrążek opowiada takie fajne rzeczy, że można tu bez tabletek, tu można uniknąć paru rzeczy, tu można dbać o sprawność, czuć się swobodniej, to jeżeli masz taki koszyczek w domu, a pewnie masz jakiś koszyczek, gdzie jest jabłuszko, gruszeczka, tam bananek, to może obok też postaw sobie koszyczek ładny i wsadź do niego tego typu elementy, parę właśnie piłeczek, z jednej strony, no żeby się nie gubiły, z drugiej strony właśnie, żeby były na wyciągnięcie ręki. Czyli żeby nie było tak, że ta piłka gdzieś wpadnie za szafę i później co to było z tą piłką, gdzie ja ją miałem? Teraz duże piłki. Czasami może taka wielka piłka się przydać. Do pewnych obszarów. Jeżeli to jest praca z przywodzicielami, może się przydać. Może czasami z bokiem biodra. Może czasami łydka. Może się przydać duża piłka. Ale jeżeli jesteś początkującą osobą w autoterapii, to nie jest priorytetowe, bo znowu dosyć duża powierzchnia. No i jak będziesz masować sobie między łopatkami czy jakieś inne obszary, to niekoniecznie może to przynieść takie korzyści, jakich się spodziewasz. Piłki piankowe, a piłki z twardej gumy. Piłka piankowa jest lżejsza. Nie wiem, jeśli chodzi o cenę, myślę, że to jest podobna cena. No, piłka piankowa, mam poczucie, że ona się tak nie wczepia w tkanki, jak piłka twarda. Tego typu piłka do dostania jest w sklepach sportowych. No, ona jest troszeczkę czystsza normalnie. Jest to piłka do dostania w popularnym sklepie sportowym. Bym powiedział taka uniwersalna, często polecam ją pacjentom, bo człowiek się zastanawia, dobrze, gdzie ja zdobędę taką piłkę i tak dalej, no to jedziesz do sklepu sportowego, a tam będą ją raczej mieli. Nie jest taka droga, około 20 zł kosztuje. Twarda, konkretna. Dozować siłę nacisku można, więc jeżeli dla Ciebie ta twardość jest zbyt duża, to po prostu można znaleźć pozycję, w której można oddziaływać tą piłką, a nie torturować tkanek. Atutem tej piłki jest to, że ona jest gumowa i fajnie się wkleja w tkanki, więc oprócz tego, że ona jest
się wgniata, to jeszcze się wkręca, pociąga tkanki powierzchownie leżące. No, a przy wielu miejscach niestety, wiele osób ma dużą sztywność tkanek i żeby ją przełamać, raczej coś konkretnego i twardego. Ta piankowa pewnie dla osób delikatnych, tkliwych, może starszych, na początek będzie sprawiała wrażenie, że jest fajniejsza. Ale jeżeli zaczniesz czuć, rozumieć swoje różne fragmenty ciała, różne struktury, z którymi pracujemy, to tego typu piłka może się okazać niewystarczająca. Ona na początek, dla początkującej osoby może być fajna. Teraz wielkości. To nie wystarczy mieć tylko jedną wielkość. Więc niektórzy mówią, o, taka tylko jedna wielkość i chyba starczy. Nie do końca, bo jeżeli będziemy pracowali gdzieś na jakichś mniejszych strukturach, jak stopa, może będziesz chcieć wejść w tkanki na biodrze troszeczkę głębiej, może do pośladkowego małego, no to mniejsza piłka na tkanki przy kręgosłupie, mięśnie wielodzielne przy kręgosłupie, to taka piłka, albo nawet czasami jeszcze mniejsza, automat z piłeczkami dla dzieci. Złotówka, 2 złote, bezcenne są te piłki. Więc jeżeli będziesz gdzieś widzieć tego typu automat i będą piłeczki za złotówkę zazwyczaj mniejsza, za 2 złote jest troszeczkę większa, to kup taką piłkę, schowaj do torebki, przyda się na pewno. Bo czy to są mięśnie między łopatkami, na przykład biodrowo-żebrowy, gdzieś te, w te punkty fajnie wchodzić drobną piłką, czy właśnie wielodzielne, to jest idealna piłka do rozpracowywania mięśni tuż przy wyrostkach kolczystych, przy samiutkim kręgosłupie. Do stopy też fajnie się nadaje. Więc to nie jest profesjonalna piłka, można powiedzieć, ale profesjonalnie spełnia swoje zadanie. Popularna była kiedyś piłka do golfa. Niektórzy mówią, o, to piłką do golfa. Znowu nie było tak dużego wyboru piłek gumowych na rynku, więc niektórzy pracowali piłką do golfa. Ba, jeszcze było takie myślenie, że przecież tu chodzi o to, żeby rozbić tą tkankę, rozetrzeć ją tam w drobny mak. No, tak nie do końca jest. To może być zbyt twarde narzędzie, zbyt ostre, choć będziemy kiedyś pracowali na tkankach przy krętarzu i może się okazać, że to jest bardzo fajne, punktowe, konkretne narzędzie. Może, jak lubisz silne, mocne bodźce, umiesz kontrolować nacisk, to do stopy też się nada. Ale założenie, że biorę najtwardszą z możliwych, żeby rozorać tkanki, nie jest zbyt dobre. Zoologiczne, też fajny wariant. I to jest piłka, która praktycznie niczym nie odbiega od piłki celowo przeznaczonej do autoterapii, do mobility, do masażu, do automasażu, więc może Ci się udać czasami trafić w zoologicznym, czy tam w sklepie z artykułami dla zwierząt. Też fajna, gumowa, konkretna, mocna piłka i też niejednokrotnie można utrafić mniejsze wymiary, więc bym powiedział, że jeżeli się zastanawiasz, jakie piłki, no to większa gumowa, mniejsza gumowa, ale raczej twarda. Jeżeli piłka z wypustkami, no to tego typu malutkie wypusteczki. Ja muszę sprawdzać takie piłki od razu, jak gdzieś się pojawiają na rynku. O, są wypusteczki, ale jednak one są drobniutkie. Powiedziałbym tak, one nie przeszkadzają. Czy one są jakimś atutem? Dla mnie chyba nie. Nie przeszkadzają w robieniu dobrego masażu. Wielkość mi się podoba, twardość piłki, bo niby podobna piłka ma już wypustki, miękkość nie ta, czy twardość nie ta, że już troszeczkę ona się zatapia w tkanki i te wypustki są dosyć duże i może być tak, że ta energia się już rozprasza na zewnątrz, bardziej to będzie działało stymulująco na skórę. Też może mieć to jakieś zadanie i jakiś atut być. Drewniana kuleczka, pasmanteria, sklepy pasmanteryjne, to jest bardziej koralik, było takie założenie, ale też może się przydać czasami do pracy z jakimiś konkretniejszymi strukturami. Piłka do bejsbola, twarda, konkretna, trochę się ślizga, ale z braku laku, jak nie masz innej, a masz akurat piłkę do bejsbola w domu, to też się może sprawdzić. Znowu, nie ma czegoś takiego jak perfekcyjna, idealna piłka i teraz ja opracuję swoją piłkę i będę ją sprzedawał. Jest taka autorka, która ma książkę do autoterapii mięśniowo-powięziowej, świetna autorka, Jill Miller, odsyłam do tej książki, pozycja jest bardzo fajna, praktyczna. Pani pokazuje najróżniejsze ujęcia, gdzie, na jaką tkankę, jak fajnie można wchodzić. Wyćwiczona, wygimnastykowana, ciekawa pozycja, wspierająca Cię w rozwoju autoterapii. Ale Pani ciągle podkreśla, że żadne z tych piłek, o których mówi Wytrążek, oczywiście o mnie nie mówi, ale mówi o tym, żeby nie używać żadnych twardych, żadnych tam twardych gumowych, żadnych drewnianych, to muszą być tylko i wyłącznie, i Pani podaje nazwę swojej piłeczki, no są one dosyć drogie, trochę mniej twarde, ale nie wiem, czy to jest słuszne. I z drugiej strony, jak się obserwuje jej kolegę, znajomego, przyjaciela, też zajmującego się treningiem, autoterapią,
naprawianiem własnego ciała. Jest to Kelly Starrett, myślę, że dosyć znana postać w opracowywaniu własnego ciała. No to on mówi, że czasami warto się położyć na blachę, na gryf od sztangi, na ketla metalowego, oprzeć się o coś, bo można fajnie mocno wjechać w tkanki. Więc tu trzeba wyważyć jakiś subiektywizm autora. Pani jest delikatniejsza, bardziej nastawiona na gimnastykę, na czucie. Pan jest mocny, twardy, silny i wie, że czasami takie mięciutkie piłki to za mało. Ale czasami tak jest, że jesteś naprawdę bardzo początkujący, początkująca, z dużą bolesnością, tkliwością i właśnie podchodzenie do łokcia tenisisty, podchodzenie do zapalenia rozcięgna podeszwowego z twardą piłką może tylko zniechęcać. I są osoby, które mówią, ja już próbowałem, robiłam sobie masaż stóp. Przecież tego się nie da wykonać, to stopa pęka. No i wtedy może czasami warto mieć taką, to jest jakaś do golfa, do trenowania, mięciutka piłka. Czy ona jest troszeczkę twarda, ale jednak wtapia się i tak nie jest do końca ani za miękka, ani za twarda. Więc może się okazać, że taki wstępny masaż, gdzie jest lekka kompresja tkanek, poprawia się ukrwienie, no może właśnie dzięki miękkiej piłce będzie przyjemniej zacząć. A jak zaczniesz się masować, rozpracowywać tkanki, nie wiadomo do końca, jaki jest mechanizm, że poprawia się elastyczność tych tkanek, mobilność tych tkanek, one swobodniej pracują. Czy to jest uwodnienie, czy to jest poprawa ślizgu tkanek, trudno powiedzieć. Z czasem tkanki mają większy ślizg, nie są już takie twarde i nie są takie tkliwe, no to będziesz stopniowo przechodzić na coraz twardsze piłki. Z racji, że żyjemy w takich czasach nastrojonych na to, że teraz wszystko musi być wege, eko i w ogóle, to pojawiają się też piłki z kauczuku. No i swoją drogą, są to świetne piłki. Czasami można w sklepie z jakimiś pierdółkami kupić, w jakimś sklepie drogeryjnym. Też fajne, kauczukowa piłka. No, przyjemne wrażenie, mimo wszystko przyjemne, że pracujemy z czymś naturalnym. To na pewno jest takie poczucie, efekt psychologiczny jakiś. A z drugiej strony, ta kauczukowa piłka, podobnie jak gumowa, też się fajnie wczepia. No i można dostać różnej wielkości, fajnie mieć różnych rozmiarów. Niczym mechanik samochodowy, może jakiś mechanik, który ma na ścianie porozkładane klucze o różnych rozmiarach, bo my do różnych struktur najróżniejszych, od wielkich po małe, potrzebujemy różnych narzędzi. No i pojawiają się gadżety, bo ja tak na to patrzę, czyli piłki, które mają wibracje. Nie wiem, ona u mnie leży, się kurzy, nie używam, sama w sobie nawet może, bo jest troszeczkę okryta taką gumą, jest bardzo twarda, więc to może fajnie działa, ale właśnie to sprawia, że ona już nie jest do końca taka przyjemna w dotyku. I czy ta wibracja jest konieczna? Nie, moim zdaniem nie. No dlatego u mnie leży i się kurzy i raczej jej nigdy nie używam, bo ta wibracja jest słaba, kiepska. Więc jeżeli decydujesz się na wibrację, no to bierzesz pistolet, konkretny pistolet wibracyjny i wchodzisz w tą tkankę z wibracją, bo tutaj ani fajna piłka, ani fajna wibracja, bo po prostu sobie tak, to się tak trzęsie, mam wrażenie, że to się bardziej trzęsie w środku, niż przenosi na ciało, więc nie mam odczucia, że ta wibracja mocno się przenosi na tkanki. Ale znowu czasami, jak już masz taką piłkę, ktoś ci ją sprezentował, no to położenie, podtrzymanie tej wibracji, no wibracja sama w sobie działa przeciwbólowo, no może być przez chwilę fajne, ale ja raczej lubię piłki jako element usprawniania, rozpracowywania tkanek, a nie tylko forma tabletki, czyli boli mnie szyja, przyłożę, to sobie pobrzęczy i zobaczymy, czy przestanie boleć, nie? Ja raczej stosuję piłkę jako narzędzie, która wspomoże ślizg tkanek, rozluźni tkanki, będą mniej bolały, no i czas zacząć wykonywać ruchy powiązane z tymi tkankami, które przed chwilą były rozpracowywane. Inny z gadżetów to taka piłka, która się ślizga czy porusza w takim opakowanku. Ciekawy wariant. Może dla biodra fajne, jak się na tym na boku położyć. No to tu już podejrzewam kwestia gustu. Troszeczkę tak jest, że producenci wymyślają coraz to nowe patenty, ale też pewnie są różni terapeuci, którzy wymyślają różne patenty, różne pomysły, żeby było fajniej i tak dalej, bo naprawdę jest sporo osób, które tych piłeczek używają. Ja w ogóle jestem zwolennikiem piłeczkowania się, a nie rolowania. Zauważ, że na moim kanale bardzo rzadko, chyba kiedyś wspominałem tylko o rollerze. Roller to jest bardziej narzędzie gimnastyczne, które wspiera Twoją gimnastykę, niż rozpracowuje tkanki, ponieważ tam dochodzi do
zgniecenia dużej porcji tkanek. Znowu fajne, poprawa ukrwienia, więc może jako rozgrzewka element usprawniania fajny, ale jeżeli myślimy o rozpracowywaniu sobie jakichś tkanek, wchodzeniu punktowym, można powiedzieć rozpychaniu się pomiędzy włóknami, bo taka piłka rozgniata włókna punktowo, rozpycha się pomiędzy tkankami, to zdecydowanie piłeczki wygrywają z rollerami. No dobra, dla niektórych to jest odcinek przegadany, o piłkach pogadał, wniosek jest taki, że właściwie trzeba sobie dobrać dla siebie. No, trzeba mieć malutką, trzeba mieć troszeczkę większą, już teraz nieważne z czego, troszeczkę większą i jeszcze większą i pewnie fajnie mieć jakąś taką. Więc dobrze by było mieć pewnie z 5 piłeczek, 5-6 piłeczek o różnych wymiarach i wtedy można naprawdę ruszać w świat i zacząć rozpracowywać swoje tkanki. No ale z drugiej strony są właśnie osoby, które później, a jaką piłkę, gdzie kupić i tak dalej, no to dla nich jest ten odcinek, że muszą i tak wysilić się troszeczkę, odwiedzić jeden sklep, drugi, poszukać, kupić jedną piłkę, trudno, dwie dychy w błoto, mnie ta piłka nie przypasowała, trudno, trzeba kupić inną, popróbować inną, tak żeby znaleźć pasującą pod swoje wymagania i pod swoje ciało. Jak zwykle proszę o wsparcie mojej działalności poprzez naciśnięcie łapki w górę, napisanie komentarza. Może masz jakąś ulubioną firmę? Daj znać w komentarzu. No, podziel się tym, że ja mam takiej takiej firmy, jest świetna, z takiego i takiego sklepu, polecam i tak dalej. Więc fajnie, bo może są osoby, na pewno są osoby, które mają świetne piłki, które uwielbiają. Albo może napisz właśnie, że ja uwielbiam twardą, drewnianą, działam i właśnie nie ma się co bać. Nie ma wcale sińców po niej, trzeba tylko jej rozsądnie używać. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. No, otóż tak sobie w przerwach, w pracy, po pracy, czasami przed pracą, nagrywam, motywuję, pokazuję, że można coś zrobić. Niekoniecznie trzeba żyć cierpiąc, niekoniecznie trzeba faszerować się tylko i wyłącznie chemią. Są rozwiązania zachowawcze. W razie wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, odwiedzasz lekarza, pytasz, przepraszam, czy masaż w moim przypadku jest wskazany? Już lekarz myśli, chce skierowanie na masaż? A co myślisz, nie, ja po prostu chcę wiedzieć, czy mogę się masować, bo ja samodzielnie się będę masować. Jest taki gość w internecie, on pokazuje, tłumaczy, więc coraz bardziej rozumiem swoje ciało i chcę nad nim pracować. No dobra, tyle na dziś, do zobaczenia następnym razem. Cześć!